Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zaczynamy nowego vloga. Zaczynamy makijażowo, dlatego znowu w tym miejscu zaczynam, bo tutaj mam cały burdel, wszystkie kosmetyki i nałożyłam przed chwilą sobie podkład Rimmel Match Perfection. Nie wiem, gdzie on teraz jest, pewnie gdzieś z tyłu, ale to nieważne, w numerze 100, który pięknie wyrównuje kolory, delikatnie, jak widzicie, teraz po nałożeniu się świeci, ale to jest taki zdrowy blask i bardzo, bardzo lubię ten efekt na twarzy. Korektor pod oczy i zrobiłam sobie brwi. I to jest wszystko, ponieważ chcę Wam pokazać mojego ulubieńca ostatnich tygodni. I chcę pokazać, jak on wygląda na twarzy, dlatego że zawsze już mnie widzicie w pełnym makijażu, a dzisiaj postaram się Wam pokazać na jednej stronie twarzy różnicę. Mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze. Ja niestety, jak widzicie, mam wory, bo ja niedawno wstałam. One z biegiem dnia gdzieś tam zanikają, nie są aż takie duże, natomiast zaraz po wstaniu, czyli taką godzinę po wstaniu, no to wyglądają jak wyglądają. Aczkolwiek i tak dzisiaj nie jest najgorzej. Także słuchajcie, moim ulubieńcem ostatnich tygodni jest ten puder z Paese, który kupiłam zupełnie przez przypadek, wrzuciłam do koszyka, jak kupowałam coś na Allegro, to Wam mówiłam. I to jest ten Puff Cloud, puder pod oczy. Ja trochę nie wierzyłam, że to jest jakiś inny puder niż wszystkie takie zwykłe sypane pudry, czy tam zresztą w kamieniu, obojętnie. No po prostu myślałam, że to jest taki zwykły, tradycyjny puder, ale okazuje się, że słuchajcie, on tak pięknie wygładza. Jeżeli macie jakieś nierówności na skórze, to również możecie go tam stosować, zmarszczki, cokolwiek, bo on nie dość, że pięknie wygładza, jest taki satynowy, to jeszcze taki jest mega leciutki i optycznie ta skóra wygląda po prostu lepiej. Ja mam też taką tutaj bliznę na nosie, więc stosuję go na nos. Tutaj delikatnie też przy nosie na te zmarszczki i oczywiście pod oczy. I teraz Wam pokażę, jak on wygląda. Ta skóra w ogóle nie jest sucha pod okiem, jak ja go nakładam, a nakładam go już jakiś drugi miesiąc, tak mi się wydaje, dzień w dzień i słuchajcie, ta skóra wygląda po prostu ekstra. Fakt jest taki, że ja dbam i o tą skórę pod oczami, nawilżam intensywnie. Korektor, który używam, to jest cały czas, o tutaj go mam, to jest ten z Eveline, ja już go kończę, natomiast dodaję też czasami trochę takiego z Eveline, to Wam też w jakimś mówiłam, w jakimś vlogu chyba, czasami takiego z Eveline, także no różnie. Generalnie jak macie nawilżoną tą skórę pod okiem, no to możecie cokolwiek zastosować, ładnie wklepać sobie palcem i to będzie po prostu dobrze wyglądało. Ważne, żeby właśnie nie używać takich wysuszających pudrów na to, a ten w ogóle nie wysusza. I niby to jest małe opakowanie, ale słuchajcie, no używam go dzień w dzień i jego jest naprawdę jeszcze tutaj dużo. Wezmę sobie teraz taki pędzelek, taki jakiś tam stary, nie wiem co to jest w ogóle za firma, to nie ma znaczenia. Wysypię trochę na wieczko i Wam pokażę. Mam nadzieję, że zobaczycie tą różnicę. Trochę przyciemniłam dlatego też kamerę i może tą stronę, bo tutaj widzę, że jest ciut jaśniej, bo tu stoi lodówka, także mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Oczywiście trochę strzepuję ten nadmiar i wklepuję. I go w ogóle nie czuć, słuchajcie, jakbyście nic nie miały po prostu. Jakbyście nic nie nakładały. Delikatnie też jest zmatowiona ta skóra. I mega mi się po prostu podoba ten efekt. Mega. O, trochę wezmę jeszcze tutaj na nos. Ta skóra nie jest matowa, ona jest po prostu taka, taka satynowa. Nie wiem, czy Wy to widzicie. No wiecie, worek jest dalej pod okiem, natomiast ogólnie ten sam efekt. Tu też mam taką zmarszczkę, więc trochę sobie też dołożę. O. No, czoło to już w ogóle jest mega wygłodzone. Także słuchajcie, ja uwielbiam ten puder. Nałożę sobie teraz na resztę twarzy i w sumie do Was wrócę, dlatego że... albo dobra, może pogadamy, może mi się uda. Ja bardzo nie lubię malować i gadać, bo mam wrażenie, że nie skupiam się wtedy na tym, co mówię i mówię bzdury, ale postaram się, dlatego że to będzie taki luźny vlog. Ja będę niedługo wychodziła, znaczy niedługo, za jakieś 3 godziny. Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w domu, także... pomyślałam, że razem się pomalujemy. No zobaczcie, moim zdaniem wygląda to przepięknie. Nie wiem, ja jestem bardzo zadowolona. On kosztuje na internetach około 15 zł i nawet jeżeli macie jakąś, nie wiem, jakieś takie blizny potrądzikowe czy coś, on na pewno Wam to wyrówna tą skórę. Przynajmniej optycznie, wiecie, taki efekt, jak się patrzy na wprost, że ta skóra jest taka ładna i gładka. No z boku wiadomo, jak ktoś tam się będzie przyglądał, to będzie to widział, ale ogólnie zobaczcie, no przepięknie wygląda. On też nie rozbiera tej skóry za bardzo, tak się ładnie wtapia w nią, także... No, mój ulubieniec. Teraz drugi ulubieniec, to jest Eveline Peach. Nałożę go na resztę twarzy, żeby sobie trochę zmatowić. To też jest świetny puder, dlatego że ja, stosując puder tylko w strefie T,
muszę uważać, żeby nie było odcięcia. Tu mat, tu świecące. Wiecie, jak to jest skóra, która nie jest przepudrowana, się delikatnie świeci. Natomiast ten puder jest satynowy, znowu jest, to ja uwielbiam satynowe pudry, nie matuje tak mocno i przez to pięknie się stapia ze skórą. O, ja sobie tylko tak przejeżdżam delikatnie i zobaczcie, nie ma różnicy, po prostu tak ładnie to wygląda naturalnie. Także tak przygotowaną twarz, w sumie teraz już mogę nałożyć na nią bronzer i w sumie cały makijaż, więc może ja to zrobię i do Was za chwilę wrócę i sobie jeszcze pogadamy, bo chcę Wam coś pokazać, co wczoraj kupiłam i w sumie też od razu zrobimy sobie taki test, także poczekajcie chwilę. No dobra, i prawie skończyłam makijaż, prawie, dlatego że jeszcze mi się przypomniało, że chcę Wam coś powiedzieć odnośnie różu do policzków, jak nakładać. Każdy ma inną metodę, natomiast jest jedna metoda, która jest bardzo bezpieczna. Obejrzałam ostatnio filmik pieczonki. Ona kogoś malowała i powiedziała o tej metodzie i słuchajcie, ona jest genialna, dlatego że mamy różne budowy twarzy i nie zawsze uśmiechanie się i smarowanie tutaj, nakładanie w sensie różu, jest dobre. Także jest, ja Wam zaraz pokażę, co pieczonka powiedziała i to jest genialne moim zdaniem. Ja mam jakieś tu z Inglota dwa róże. Co do różu, to tam weźcie, jaki tam Wam pasuje, dlatego że każdy ma inny kolor skóry i co innego każdemu pasuje. Ten jest bardziej różowy, ten jest bardziej taki, nie wiem, brązowy? Taki neutralny. W każdym razie ja je sobie mieszam, bo lubię jeden i drugi, więc mieszam je sobie. Strzepuję, zawsze musicie strzepać, żeby nie za dużo nałożyć. I pieczonka powiedziała, żeby dla bezpieczeństwa przyłożyć sobie dwa palce tu. W sensie nie musicie przykładać do podkładu i tutaj wiecie sobie robić plam, tylko generalnie gdzieś tutaj tak przytrzymać dwa palce i to co jest za, to jest to miejsce, gdzie możecie bezpiecznie nakładać róż. Trochę dziwne, ale to się sprawdza, słuchajcie, zobaczcie. O, i mniej więcej tak to wygląda. I wtedy ta buzia Wam nie opadnie, te poliki, jak będziecie miały tutaj za ciemno, to nie będzie dobrze wyglądało, więc spróbujcie sobie. To jest oczywiście tylko kwestia na chwilę tak przyłożyć i sobie o nakładać i już widzicie mniej więcej gdzie nakładać, żeby nie schodzić poza tutaj to miejsce. Także no moim zdaniem genialne. Ja lubię róż. Ja nie lubiłam, a teraz bardzo lubię i używam każdego dnia. Nie za mocno, troszeczkę, bo wystarczy troszeczkę, bo różu nie powinno być widać. Róż powinien dawać naturalny efekt, że po prostu jesteście takie, wiecie, tak zdrowo wyglądacie. I trochę takiego rozświetlacza jakiegoś tam z Lovely. Tam karamel, nie wiem. Trochę nałożę, bo mam ochotę, dlatego że na oczach dzisiaj nic nie mam. Zrobiłam sobie tylko kreskę, bo też tak miałam ochotę. I to jest kreska zrobiona eyelinerem z Eveline, który kiedyś kupiłam sobie w Hebe. Genialny eyeliner, słuchajcie. To jest ten taki złoty, bo tam są chyba dwa różne. To ten taki właśnie złoty jest super, dlatego że on jest tak trwały i taki precyzyjny, natomiast malowanie nim na początku, jak ja zawsze miałam w pisaku eyelinery, natomiast jak kupiłam ten, to miałam taki problem, w ogóle nie umiałam namalować kresek. Natomiast jak już się nauczyłam w miarę, no nie są jakieś idealnie równe, ale wyglądają ogólnie dobrze, to słuchajcie, to jest w ogóle super eyeliner, mega Wam polecam, on kosztuje chyba 12 zł. I już ostatnia rzecz, którą nałożę, usta. Kupiłam wcześniej pomadkę. Najpierw Wam powiem dwa słowa o czymś, co nawilża usta. Jedna z Was mi polecała maść z lanoliną. A że ja mam w Hebe, tam nie ma maści z lanoliną, nie chciało mi się iść do apteki, ponieważ słuchajcie, wczoraj w sobotę tak lało, w ogóle lunęło, na początku jak szłam to nie padało, bo musiałam pilnie wyjść i właśnie ja niedaleko miałam Hebę, więc zaszłam, ale słuchajcie, jak wracałam, to po prostu tak lało, po zimie już nic nie zostało, jest tylko taki czarny, brzydki, brudny śnieg miejscami i trochę lodu na chodnikach, więc trzeba uważać, żeby się słuchajcie, nie wywalić, bo naprawdę można sobie zęby wybić, także to jest w ogóle nie jest posypane, także przejdźmy już do maści. I słuchajcie, nie było tej maści z lanoliną, więc zobaczyłam, znaczy poszłam na tę taką sekcję właśnie z tymi produktami do ust i na samym dole wisiały produkty z Ziai i wisiała lanolina kosmetyczna. To jest takie małe opakowanko, 7 czy 8 zł to kosztowało i to jest niby 100% lanoliny, przeznaczona do miejscowej pielęgnacji skóry przesuszonej, spiększniętych ust z tendencją do pojawienia się zajadów. Idealnie, słuchajcie, ja mam ciągle zajady. Tu jest też napisane usta, dłonie, łokcie, kolana. Pewnie jak kupicie całą maść, to będzie bardziej opłacalne i tak dalej, ale z drugiej strony, wiecie co, to też mi starczy na długi czas. I ja wczoraj użyłam tej maści kilka razy, ze 2-3 razy i słuchajcie, to jest po prostu genialne. Wiecie, jak to nawilża usta? Także teraz akurat nie stosowałam rano, parę godzin temu, ale już nie będę stosowała, bo chcę Wam pokazać pomadkę, którą kupiłam. To jest pomadka z Essence.
tak namieszane było w tych łamatkach, a ja po prostu tak stałam przed tą szafą i spodobały mi się te nudy i pomyślałam sobie, tam było napisane, że są satynowe łamatki, więc coś pomiędzy błyszczącą a matem, więc stwierdziłam, że spróbuję i wynalazłam taki kolor 05. W Hebe wyglądał na bardzo brązowy, natomiast on na żywo aż taki bardzo brązowy ten kolor nie jest, chociaż zobaczcie, tu jak się patrzy, to może jest taki brąz. Natomiast ja Wam pokażę na ustach, jak on wygląda. Nie będę tak nakładała bardzo mocno, bo on jest dość ciemny, także wolę sobie tak wklepać. Zobaczcie, jaki ten kolor jest piękny. Ja mam też dość takie, widzicie, usta, taki kolor, że u mnie zawsze te łamatki inaczej wyglądają niż na przykład na testach youtuberek, które pokazują w internecie. U mnie zawsze wyglądają ciemniej. Także bardzo przyjemna jest ta pomadka. Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. To jest niby taki kolor ust, ale widać ją. Taki delikatny brąz, coś takiego. Oczywiście jakbym nałożyła sobie konturówkę, to byłoby lepiej, ale z racji tego, że jeszcze nie wychodzę, to konturówki nie będę nakładała. Ta pomadka kosztuje 9,99 i uważam, że jest po prostu przepiękna. Także makijaż skończony. I pokażę Wam jeszcze płatki, dlatego że ostatnio rozmawiałyśmy w jakimś tam filmiku sobie pod filmikiem o płatkach i pisałyście mi o płatkach z Glow. Większość jakby opinii Waszych była bardzo pozytywna, mówiłyście, że one są fajne, fajnie ścierają ten makijaż, no wiadomo ekologia, bo używacie cały czas tego samego, nie marnujecie tych płatków itd., itd. Ale były też pojedyncze głosy, że ciężko je doprać, co jest oczywiście dla mnie jakby, no też pierwsze o tym, co pomyślałam właśnie o tych płatkach, to, że będzie je ciężko doprać, no bo jak zmywacie podkład czy tusz, to są akurat takie produkty, które ciężko schodzą, jak Wam kapnie podkład na przykład, gdzieś tam się tak wżera w materiał, więc no to akurat na pewno jest na mały minus. Ale ja to będę testowała i też to, że przyzwyczajenie gdzieś tam do tych zwykłych płatków, bo to jest szybkie, wycieracie twarz, przecieracie i wywalacie płatek, wiadomo. Ale ja, słuchajcie, kupiłam na próbę płatki z Isany, dlatego że to jest Glow. Pojawiły się na promce w Rossmanie, ale słuchajcie, ich nigdzie nie ma. Muszę zamówić online, co się w ogóle nie opłaca, także stwierdziłam, że na razie je odpuszczam i w ogóle w całej Polsce nie ma. Najbliżej mnie, a ja mieszkam przy Gdańsku, to słuchajcie, było chyba Katowice. Nie wiem. Kupiłam takie z Isany i okazało się, że to są, one mają niby to wszystko to samo napisane co płatki Glow, że można zmywać samymi wacikami, że można z mleczkiem lub z jakimś tam płynem do demakijażu prać w temperaturze 60 stopni. Natomiast słuchajcie, to nie są takie puchate płatki jak tamte, tylko to są takie zwykłe bawełniane, dokładnie tak jak ja Wam pokazywałam te z Allegro, co kupiłam. Ich jest 6, kosztowały 10 zł i nawet jak nie będę ich używała do codziennego takiego demakijażu, chociaż ja je będę, może dzisiaj nawet przetestuję, to fajne będą do zmywania maseczek czy tam jakichś peelingów enzymatycznych. Za 10 zł można kupić, w normalnej cenie one kosztują 20, więc też jest jakby cena bardzo okej. Ale no, nie wiedziałam, jak one wyglądają, bo one były zaklejone, ale spodziewałam się, że to będzie taki, już patrząc na rysunek, że to będzie właśnie taki zwykły bawełniany płatek. Też nie wiem, czemu oni robią beżowe. Kurde, no jak zobaczcie, teraz bym sobie przetarła później takim płatkiem, to ja nie wiem, co to by z niego by zostało. Ale dobra, no będę testowała, będę Wam dawała znać, co i jak z tymi płatkami. W każdym razie, pomalowałam sobie też dzisiaj paznokcie tym lakierem z Deli. I chcę Wam coś powiedzieć odnośnie wyprzedaży, bo Wy mi pod moim filmikiem pisałyście, że nie możecie dostać tej bluzy takiej brązowej, co Wam z poduchami pokazywałam, czy koszuli skórzanej. Słuchajcie, ja kupiłam te rzeczy, bo one się ciągle pojawiają. Jeżeli chcecie, ja będzie po tym filmiku na pewno haul, dlatego że ja jeszcze ze Stradivariusa coś zamówiłam. No przepiękne rzeczy tam były na promce i jeszcze poluję na dwie rzeczy, więc mam nadzieję, że w tygodniu przyjdą i będę mogła Wam w weekend nagrać filmik. Natomiast jeśli chodzi o Zarę, to słuchajcie, praktycznie wszystko wraca. Najgorzej jest dorwać torby, bo torby przeważnie nie wracają na stan, rzadko kiedy. Natomiast ubrania wracają, musicie sprawdzać. Nie ma godziny, dnia, momentu w ciągu dnia, kiedy to wraca na stan. Po prostu trzeba na okrągło sprawdzać i ja tak robię, z przyzwyczajenia, słuchajcie, jak coś chcę w telefonie sprawdzić, ktoś dzwoni czy coś, to zaraz potem wchodzę na Zarę i zawsze coś znajduję, także nagram Wam na pewno haul w najbliższej przyszłości, mam nadzieję, że już w tym tygodniu nagram i wtedy właśnie zobaczycie po tym filmie. Natomiast jeśli chodzi o moje włosy, idę zaraz rozczesać, nie wiem czy widzicie, one już się, pasma z nich wychodzą, umyłam kilka razy, także fajnie, bardzo ładnie to wygląda, bo to tak zdrowo wygląda, jak takie właśnie są jaśniejsze pasemka. I zobaczcie, dzięki temu, że ja zafarbowałam, jak one się pięknie świecą, także naprawdę to był chyba strzał w dziesiątkę z tym farbowaniem. Czasami tak mi brakuje momentami tych jaśniejszych włosów, ale z drugiej strony ja wiem, że one jeszcze za tydzień, dwa i one się na tyle wypłuczą, że po tym ciemnym za dużo już nie zostanie, także no,
zmiany są potrzebne, słuchajcie. Co do ścięcia to nie jestem przekonana, ale bo wy mi pisałyście włosy, nie ręka, czy tam coś, że odrosną i tak dalej. Ja wszystko to wiem, bo to jakby nie chodzi o też o to, że mi jakoś szkoda specjalnie. Ja bardziej patrzę pod kątem tego, bo ja znam swoje włosy i wiem, że one są ciężkie w jakiejkolwiek, jeżeli chodzi o układanie i tak dalej. I boję się, że takie strąki będą wisiały i to tylko o to chodzi. To tam, że szkoda? No nie, no mi nie jest szkoda. Mi ostatnimi czasy tak szybko rosną włosy, że ja nie mam z tym problemu. Tylko bardziej pod względem, wiecie, takim, że kurde, zetnę, a za chwilę nie będzie mi się nic układało, nie? Znaczy nic, włosy. Także no teraz za ciemno, kurde, chciałam trochę ściemnić, bo coś tak się rozjaśniło. Dobra, słuchajcie, ja teraz uciekam, postaram się Wam pokazać w takim razie strój dnia, jak będę wychodziła. I co? I tyle. Także nie wiem, pewnie chciałam Wam coś jeszcze powiedzieć, o czym zapomniałam. Na pewno, bo zawsze tak jest. I przypomina mi się dopiero, jak skończę vloga nagrywać i montuję, mówię, kurde, miałam Wam to powiedzieć. No nie wiem, w każdym razie na tę chwilę żegnam się i z Wami i do zobaczenia w takim razie za jakąś godzinę, dwie, jak już będę ubrana. Widzieliście przed chwilą, jaka jest pogoda, także ani to zima, ani to wiosna, nie wiadomo co to jest. Dzisiaj w ogóle po raz pierwszy stawiłam od dłuższego czasu zdjęcie tego outfitu na Instagram, także mega się cieszę, bo mówiłam Wam już chyba jakoś, nie wiem co był grudzień czy styczeń, na początku w sensie stycznia, że chcę podciągnąć trochę ten Instagram, w sensie takim, żeby było więcej tych zdjęć i żeby gdzieś tam ta moda więcej się przewijała na moim profilu, natomiast idzie mi jak idzie, dość słabo, trzeba przyznać. No, ale jeśli chodzi o dzisiejszy outfit, to słuchajcie, sweter taki z Bershki stary, taki rozpięty, duży, oversize'owy. On w ogóle ma taką dziwną strukturę, że wygląda jakby był taki, nie wiem, takie włosy miał? Nie wiem, coś takiego, ale to jest fajne. Wiecie co, im bardziej coś wygląda na takie znoszone i stare, to mi się bardziej podoba. Oczywiście nie mówię o dziurach, bo dziurami rzeczy to ja nie lubię. Kiedyś była taka moda, takie swetry z dziurami, no to nie, takie coś do mnie nie przemawia, ale tak jak najbardziej. I ten sweter ma już kilka dobrych lat, nie wiem ile. Ja ogólnie będę pewnie szła, to on będzie tak, ten sweter, więc będzie wyglądał, że jestem znowu cała na czarno, ale nie, bo ja mam pod tym jasną bluzkę, także z Zary, taki serek, top. Nie, to nie jest top, to jest t-shirt. Na to kurtka ze Stradivariusa. Słuchajcie, to jest kurtka, którą kupiłam też chyba 2 lata temu. I niby krótka, bez kaptura, ale słuchajcie, ona się bardzo mi przydaje. Ją noszę non-stop praktycznie i w tym roku, i w zeszłym roku też ją nosiłam non-stop, dlatego że te zimy są takie u nas, że w takiej kurtce wcale nie jest zimno, nawet jak się idzie na zewnątrz, jak jest temperatura na plusie, to jest idealnie. Były oczywiście takie dni ostatnie, kiedy padał ten śnieg, deszcz i w ogóle była taka zawierucha, że faktycznie brakowało mi tego kaptura na przykład, żeby sobie zarzucić na głowę, ale to są pojedyncze dni. Większość jednak tej zimy, jesień, zima, to się nosi takie, tego typu kurtki i ja ją mega lubię. I w tym roku właśnie na wyprzedaży też sobie kupiłam podobną. Jeśli dojdzie do mnie i będzie dobra, to zobaczycie na pewno w kolejnym filmiku. Założyłam też czapę z daszkiem, bo wydaje mi się, że jest za ciepło, żeby zakładać zwykłą czapkę. Poza tym kropi, a nie chce mi się brać parasolki, więc zawsze ten daszek troszeczkę mi tutaj jakby zasłoni twarz, żeby mi nie padało na twarz po prostu i na głowę przy okazji. Do tego mam spodnie z wysokim stanem, z dziurami z Zary. Też one są, słuchajcie, stare jak świat. I buciory ze Stradivariusa, które, słuchajcie, uwielbiam. Boże, jak ja je lubię. One są takie fajne, po prostu masywne, długie i wygodne. Przed chwilą właśnie jedna z Was mnie zapytała na Instagramie, czy mogę jej podlinkować. Niestety, słuchajcie, to są rzeczy z wyprzedaży, więc one tak naprawdę znikają. I nie jestem w stanie podlinkować, bo ich nie ma, ale z drugiej strony, jak będziecie szukać, już Wam to powiedziałam wcześniej, to znajdziecie, po prostu. One się pojawiają, te rzeczy. Ja nie mówię, że wszystko na stówę wróci, ale większość rzeczy jednak wraca, tylko że wiecie, to trzeba faktycznie w ten telefon, w tą aplikację co chwilę tam zaglądać, także najgorzej mnie wkurza w Stradivariusie to, bo w Zarze aż tak to nie jest widoczne, ale w Stradivariusie tak, ponieważ pojawia się rozmiar i cały czas jest pokazane, że jest M-ka i S-ka na stanie i wy wrzucacie do koszyka, a tego nie ma i oni tego w ogóle nie aktualizują, dopiero po jakimś tam chyba następnego dnia to jest aktualizowane, jakoś tak, więc trochę to jest wkurzające, bo człowiek myśli, się cieszy, że o, rozmiar jest, a się okazuje, że wcale go nie ma, także powrzucacie sobie do koszyka rzeczy, a potem się okaże, że nic z tego nie ma, więc w Zarze też czasami tak jest, ale generalnie w Stradivariusie zauważyłam, że jest to bardzo, bardzo często to się zdarza, praktycznie zawsze, jak chcę coś kupić, to właśnie tego nie ma, no, także tam trzeba uważać, ja w Stradivariusie dawno nie kupowałam, bo ostatnio, jeżeli w ogóle coś kupowałam, to była to Zara, ewentualnie H&M w sumie. Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, ja w ogóle odeszłam od tych sieciówek, ale tak przez przypadek weszłam do tego Stradivariusa, no i zrobiłam zamówienie. Także słuchajcie, uciekam
I jeszcze się zobaczymy na pewno, jak wrócę. Jest godzina 16, ja właśnie wróciłam i muszę Wam powiedzieć, że mój strój niestety nie był adekwatny do pogody, ponieważ pada i w ogóle pokazuje mi w telefonie, że jest na plusie, tam chyba plus 7. Natomiast jak wyszłam na zewnątrz, słuchajcie, tak zimno, że w ogóle dobrze miałam drugie rękawiczki, bo ja założyłam takie bez palców i tak mi kciuki po prostu normalnie przymarzły, że mówię, Jezu, co to jest grane. Jak już wracałam, to założyłam sobie normalne rękawiczki, ale i tak zmarzłam. Nos mam jakiś taki dziwnie zimny, jak na mrozie była, to nie obroz, jest chyba jakiś taki po prostu powietrze jest dziwne. Zimne. W każdym razie mało się nie zabiłam. Słuchajcie, szłam po takim chodniku i miejscami było fajnie, bo już był ten chodnik tylko mokry, a miejscami były takie grudy tego śniegu z lodem, że ja się dziwię, bo już kilka dni jest dodatnia temperatura, że to się jeszcze nie rozmroziło. W każdym razie, mały update tej szminki. Słuchajcie, ona trzyma się bardzo dobrze, ponieważ ja ją mam już którąś godzinę. Jadłam, piłam, 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 jadłam i w ogóle zobaczcie, ona jest jeszcze na ustach. Bardzo fajna. W ogóle z tych szminek był jeszcze taki kolor malinowy i mi się spodobał i nie wiem, czy nie kupię jeszcze jakieś. Ja tak zawsze, wiecie co, chce mi się kolejny i kolejny, jak coś jest fajne, tylko ja wiem, że najpierw powinnam tą jedną zużyć, ale jakoś mam tak ochotę, bo one są na tyle tanie, że no chyba na jeszcze jedną sobie, słuchajcie, pozwolę, po prostu, no. Wiem, że i tak mam już za dużo tych szminek, aczkolwiek mam taką cichą nadzieję, że niedługo wszystko wróci do normy, nie będziemy nosić maseczek i ja faktycznie będę używała gdzieś tych szminek więcej niż teraz. W ogóle słyszałam, że od 1 lutego ma już być wszystko normalnie otwarte, prawdopodobnie, także jak wyglądacie ten filmik, to już na pewno jest luty, więc jestem ciekawa, czy sklepy już są otwarte. Jeżeli będą otwarte, to na pewno zacznę Wam kręcić więcej filmików modowych, może jakieś takie przymierzalni albo coś, będę się starała właśnie więcej, tak jak Wam już ostatnio mówiłam, tej mody gdzieś tam wtrynić w te filmiki albo zamawiać jakieś rzeczy. Mówiłam, że tego nie będę robić, ale gdzieś tam chcę coś przemieszać, porobić jakieś kombinacje, żeby faktycznie gdzieś gdzieś więcej było tych outfitów, no po prostu. Chociaż dzisiaj i tak sukces, bo jest outfit we vlogu, tak jak Wam mówiłam, i jeden vlog, jeden outfit. No, także to tyle, słuchajcie, ja będę teraz szła się wykąpać i co? Coś sobie będę oglądała na pewno na YouTubie. Dzisiaj rano jakieś filmiki obejrzałam, ale mało w sumie, bo słuchałam muzy. Także tyle w sumie. Także, a jeszcze Wam powiem dwa... Co z tą ostrością? Jeszcze Wam powiem dwa słowa na temat brwi, bo też mnie ostatnio pytałyście. Słuchajcie, ja teraz używam do brwi kredki tej z Avonu, tej Soft Black. Rysuję dół i delikatnie tak do góry, ale tak bardzo delikatnie przejeżdżam górę. Natomiast już tak od samej góry maluję tą kredką taką jasną z Lovely w numerze 3. Tą taką, wiecie, bardzo jasną, którą kupiłam, jak miałam blond włosy, ponieważ chcę ją zużyć, a to w sumie ładnie wygląda, bo się tak razem przeczeszę potem te brwi i to one tak ładnie wyglądają. I na to jeszcze używam taki Sensi Skins AA, taki żel, to jest brązowy kolor, 01 Brown i on jest naprawdę ciemny, więc on na pewno też trochę przyciemnia te brwi, a przy okazji tak jakby te dwa kolory łączy ze sobą, także nie ma takiej różnicy, że tu jest ciemne, tu jest jasne. Wydaje mi się, że ten kolor brwi jest naprawdę ładny, szczególnie jak się ma takie ciemniejsze włosy, także no bo jasne brwi też nie mogą wtedy być, nie? No, także te dwie kredki. A i właśnie, teraz sobie usiądę, zamówię jeszcze ten krem CC z Lumen, bo nie chcę, żeby po prostu go w pewnym momencie zabrakło, bo za 75 zł to nie wiem, czy bym go chciała kupić, ale za te 59 to jestem skłonna go kupić. I jeszcze chyba kupię pędzel, wiecie co, bo też od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie taki pędzel do nakładania korektora. Ja jako tako nie mam takiego małego i właśnie na jednej stronie na Allegro, to jest chyba Lady Makeup, widziałam, że ona ma właśnie takie za 14 chyba złotych. Ja nie wiem, co to jest za firma, ale tam czytałam opinię, że to całkiem fajny, mięciutki ten pędzelek. Więc chyba sobie, bo ja mam coś takiego, kiedyś z Chin zamówiłam, ale on jest, wiecie co, za mały trochę, ciut większy mi jest potrzebny i właśnie tamten wygląda na ciut większy, więc chyba też go zamówię i tyle. Ja już, słuchajcie, luty, marzec, nie robię żadnych zakupów, koniec, te wyprzedaże po prostu, miałam nic nie kupować, a co chwilę coś dokupowałam, bo faktycznie, słuchajcie, są takie rzeczy, które opłaca się gdzieś tam kupić i ja wiem, że to jest zgubne, bo jak tak zaczniecie kupować, to kupujecie, kupujecie, kupujecie i mimo tego, że ja sobie postanowiłam, że zrobię tylko zamówienie z Zary, to widzicie, jak to wyszło. Jeszcze teraz doszedł ten Stradivarius i jeszcze coś tam z Zary, także mam nadzieję, że już więcej nic nie kupię i w sumie zapas tych ubrań mam już buty, mam wszystko, ewentualnie jeszcze, słuchajcie, bym kupiła sobie shoppera, ponieważ niestety ten mój shopper z River Island, on jest taki kijowy, on się cały czas gdzieś coś od niego odchodzi, rozwala mi się, także długo już nie pociągnie i tak się czaiłam na tą torebkę z Ochnika, tą wiecie, którą, nie? Żeby ją kupić na Allegro, ale już jej nawet nie ma, także ostatnio jakaś jedna wróciła i chciałam ją kupić, bo myślałam, że one po prostu znowu są na stanie, a się okazało, że pewnie jakiś zwrot był i oni ją sprzedali za 110 czy 114 zł, a ja nie zdążyłam, bo to była tylko jedna sztuka, więc
Jak dostanę znowu taką informację, to od razu ją kupię i tyle. Dlatego, że z tymi dużymi torbami jest problem. One mi się generalnie w większości przypadków nie podobają. Albo są za miękkie, albo są za twarde, albo rączka nie taka, albo w ogóle wizualnie jakieś takie... takie ciotkowate trochę, nie? Mi chodzi, że ona była taka w nowoczesnym stylu. Może być naprawdę duża, jestem wysoka, więc ona może być taka jak ta, co mam teraz. Taka wręcz jakby na siłkę, taka torba. Natomiast ona musi mieć coś w sobie takiego, nie? Także jak uda mi się jakąś fajną znaleźć inną jeszcze, no to fajnie. A jak nie, to będę się czaiła na tą z Ochnika. Także słuchajcie, uciekam. Dzięki wielkie, że byliście, że oglądaliście ten filmik. Jeśli Wam się podobał, dajcie standardowo kciuka w górę. Zapraszam też do subskrypcji i na mojego Instagrama, bo tam Was jest cały czas bardzo mało tak naprawdę. A tam rzucam najczęściej stylówki. Najczęściej, źle powiedziane. Tam staram się często wrzucać stylówki, także jeżeli jesteście zainteresowani, to Was tam zapraszam. Nazywam się tak samo jak tutaj i co? I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!